Rozmawialiśmy o Smart City, ale w dosyć szerokim kontekście, również uwzględniającym efektywność energetyczną i produkty, które oferujemy swoim klientom, takie produkty jak na przykład Smart Parking, czy Smart Przejścia dla pieszych, czy Smart Oświetlenie, czy elektromobilność. To wszystkie elementy, które składają się na taki dosyć szeroki katalog, gdy mówimy o usługach Smart City dedykowanych samorządom, no ale również w efekcie użytkownikowi końcowemu, czyli mieszkańcowi, który najbardziej korzysta z tych usług, bo to właśnie mieszkańcy korzystają zarówno z elektromobilności, na przykład już dzisiaj w ramach popularnego carsharingu, czy odbierają pośrednio efektywności energetycznej, która gwarantuje właśnie samorządom pewne zbilansowanie budżetu. Możemy siłę naszego państwa i naszego społeczeństwa budować na silnej gospodarce, w tym trójkącie pomiędzy nas przedsiębiorcami, pracownikami, czyli większością naszego społeczeństwa i państwem, które ma w profesjonalny, inteligentny sposób wspierać ten wzrost. Dzisiaj jesteśmy w nowym uwarunkowaniu administracyjno-prawnym, jeśli chodzi o rynek mocy, produkcję energii elektrycznej i jej dystrybucję, albowiem mamy nową ustawę o rynku mocy. Po drugie, mamy teraz aukcję rynku mocy, więc polskie systemy elektroenergetyczne, PSE, kształtują ponad wszelką wątpliwość ten rynek. Po trzecie, pojawiła się pierwsza aukcja i ta aukcja dla naszej grupy jest aukcją bardzo pozytywną i jesteśmy pozytywnie nastrojeni. I po czwarte, im więcej zarobimy, to tym więcej przeznaczymy środków na rozwój naszej grupy, na inwestycje i na innowacje, o czym mówiłem Państwu przed chwilą.